Przed Państwem 2/3 kabaretu Rżysko, czyli również wersja oszczędnościowa. Wiecznie żywi, wiecznie młodzi, nieśmiertelni. Dość głuchy dziadek i dość czerstwa babka. Liberacja. Ale mogą nas przecie zabić. A za co? A bo ja wiem, o tako przyjdą i zabiją. Optymista. Przyjdą i zabiją. Ty wiesz, ile kosztuje teraz płatne morderca? Płatne co? No płatne morderca, przecie nas nie stać. Nie mamy pieniędzy. Nie mamy? A mówił ja tobie odkładać na czarne godziny. Kiedy u nas same czarne godziny byli. Czarne godziny, białe noce i czerwona armia i oprzyjmaści. Ty nie traktuj tutaj ludzi kulturalnych pełno. A kiedy mnie wszystko jedno jeszcze mnie zrzaźnił i gówno wyjdzie z tego pampersa. Z czego? Ach, pampersa robię dla ciebie na drutach. Oczko puściło i pruć muszę. Pamperca dla mnie na drutach, przecież ja rzadko sikam. Rzadko kiedy zdąży donieść. Co? Rzadko kiedy zdąży donieść, rzadko dziadek, dlatego ja robię na drutach, no. A kupić nie idzie pono teraz, w sklepach wszystko je. Idzie cała twoja renta i jeszcze pół mojej psiago mać. Co mówiła psu trzeba dać? Dawała. Co dawała? Co? Siano. Siano i nie stoje? Niech nie je, niech z głodu zdycha. Miłośnik zwierząt znalazł się, cholera jasna. Ostatnio całą emeryturę wydał psu na budę. Co mówisz? Czas skopać ogródek? Marzyciel. Cały dzień straci na szukaniu łopaty. Ta w 5 minut go wywróci nic. Tylko dupę skopać. Skopać! Dziadek, skopała i zasiała. Przecie na ciebie nie ma co liczyć. Zwłaszcza na to drugie. No babka, ja nie taki głuchy jak ty, durna. No, na drugi rok tytoń posiejem, dam ja tobie popalić. No, dobra, dziadek. Tytoń posiejem, fajkę ci kupię. Zaciągniesz się aż na tamten świat. Może na jakie landrynki, dziewczynki? No pewno, że pójdę na dożynki. Jak dożyjesz. Co? A jak pójdę na dożynki, to pierwszy kufelek jakiego takiego żywca duszkiem wypiję. A po drugim duszkiem zostaniesz. A po drugim kwaterkę se zamówię. A ja kwaterę na cmentarzu. Co? A potem orkiestrze zakaże zagrać takiego jakiego skocznego obertasa i se zaśpiewam, no. Czekaj babka, jak to było Piejo, nie mają koguta. Zgubiał dziadek, zgubiał, trza doktora szukać. Typowa schizofrenia, rozumu mar w butach. Co ty śpiewasz, babka, co ty śpiewasz, no? Drugą zwrotkę. Wiesz, to tak nie jest. Może o kurach nie, ale o kurzym mózgu na pewno. O, właśnie, a ty kury zapędziła? Zapędziła. Wszystkie? Wszystkie trzy. Jedna była z jajkiem. Jutro ucztować będzie. Co wybierasz, babka? Jajko czy jak zwykle jajko niespodziankę? Jak zwykle niespodziankę. Pierwszy będzie w kurniku, jajko wypije duszkiem, a dla mnie wydmuszkę. Jeszcze się kiedy zadławi na amen. Co mówić? Trzeba pisać testament. Dziadek, co pisać? No. Co tego majątku? No. 2 króle, 3 kury, kot, pies i pierzyna to cały kapitał. Dudków żadnych nie ma? Nie ma dudków. Są tylko wydutkane dziadki.
wiesz, babka, a to wiesz, ja będę na nich głosował. To znaczy na kogo? Jak to na kogo? Na tych, co teraz rządzą. A ty? Ty, babka, na kogo będziesz głosować? Ja głosować? No. Dziadek, przecież przez twoją głuchotę ja na ciebie cały głos tracę. A ja, babka, teraz inaczej. Na kogo? Na ten, czekaj, jak to było, ten KPIR. A to zaś co nowego? No jak to, co? Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. Boże. Co? To znowu dziady by miały nami rządzić? A czego nie? W końcu będą reprezentować większość, bo większość dziadzieje. Racja, dziadek. A mniejszość udaje, że nie widzi, tak? Ale tobie, babka, powiem tak po prawdzie, że jak te emeryty dojdą w końcu do władzy, to nam się polepszy. Dziadek wlazł na politykę, zaraz zacznie pieprzyć. Emerytury podnoszą! Policji generalicji. Porządek zaprowadzą! Strażą obywatelską. Ale gospodarkę uzdrowią! Różdżką anielską. Za to bezrobocie spadnie! Na wieś i małe miasteczka. Ale będą roboty publiczne! Domy już są. Domy już są dla powodzian. A resztę krew zalewa. Ale będzie nam się lepiej powodzić. Na pewno, bo wały jeszcze nie naprawione. Będzie Polska od morza do morza. Jak Odra i Wisła naraz wyleją. I babka, będzie dobrobyt w całym kraju. Baju, baju, na razie gazu szukają. Co? Gazu szukają. Gaz jest, babka. Polska siedzi na gazie. Jeździ dziadek na gazie, ty głupku. Siedzi, babka siedzi na gazie z tych łupków. Z tych łupków, wiesz, jak te łupki się wszystkie podpali, jak się tego gazu nawali, to nam starczy na ten ZUS, KRUS i wszystkich dziur załatanie. I na ćwiartkę ci jeszcze zostanie. No pewnie. I wiesz, jak się tego gazu nawali, jak się jego nazbiera do kupy, jak to wszystko naraz wydu... To się spełni wreszcie sen emeryta. Ta. Pełna blasku. Ta. Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Amen. Amen.